Już po raz kolejny w Sędziszowie Małopolskim odbyło się spotkanie w ramach Partnerstwa Miast. Rok po podpisaniu umowy partnerskiej z miastem Żmerynka na Ukrainie, w której deklarowano m.in. współpracę w zakresie gospodarczym, 27 lutego w Sędziszowskim Domu Kultury odbyło się pierwsze polsko-ukraińskie forum przedsiębiorców. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele biznesu i rolnictwa z obwodu Winnickiego, w którym znajduje się ukraińska Żmerynka, mer Żmerynki Anatolij Kusznir, włodarze Sędziszowa Małopolskiego, burmistrz Bogusław Kmiedzi, zastępca burmistrza Wiesław Wojdon, przedstawiciele powiatu Robczysko-Sędziszowskiego i lokalni przedsiębiorcy. Wśród zaproszonych gości był również dyrektor przedstawicielstwa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Rzeszowie, Mariusz Tywoniuk. Spotkanie było okazją do rozmowy i wymiany doświadczeń, a także próbą nawiązania współpracy gospodarczej. Do tej pory to porozumienie, ta współpraca realizowana była na płaszczyźnie kulturalnej, sportowej. Teraz przyszedł czas na to, żebyśmy podyskutowali o tych sprawach, być może dla niektórych poważniejszych, związanych z prowadzonym biznesem, z ekonomią, z wymianą doświadczeń, tak po stronie polskiej, jak po stronie ukraińskiej, z szukaniem możliwości porozumienia. Dajmy również Państwu taką szansę wzajemnego się poznania. Szansę, byście nawiązali, drodzy Państwo, tą pierwszy kontakt, być może uda się, zrodzi się z tego już taka konkretna współpraca na linii Państwa przedsiębiorstw, bo tak jak już wspominałem, na linii samorząd żmeryński, samorząd sędziszowski, już ta współpraca od roku się rozwija. Celem spotkania było utworzenie platformy współpracy, wzajemnego rozwoju, wymiany doświadczeń i handlu pomiędzy przedsiębiorcami z Winnicy, Żmerynki i Sędziszowa Małopolskiego. Przedstawiciele zaprezentowali potencjał swoich miast oraz kierunki ich rozwoju. Ciekawostką jest to, że to jest jedno z pierwszych w ogóle podobnych forum na takim poziomie samorządowym, forum przedsiębiorców. Jeżeli się uda jego zrealizować główne intencje, to może będziemy podobne fora organizowali przy współpracy innych podmiotów, które są w umowach partnerskich polskich i ukraińskich. To forum ma bardziej taki charakter zapoznawczy, to jest prezentacja potencjalu i jakby zaczepki na pierwszych takich etapach współpracy. Na pewno dzisiaj nie będą podpisane żadne konkretne umowy, ale myślę, że na perspektywie uda się może drugą część prowadzić na Ukrainie takiego forum i już będą bardziej konkrety, bo ja mówię, że my mamy co do zaoferowania. Polska ma dużo więcej do zaoferowania, ma konkretne programy, projekty inwestycyjne, ulgi podatkowe. My dopiero teraz kreujemy, ale my chcemy pokazać, że Ukraina nie jest taką straszna, jak czasami pokazują w rosyjskich mediach. To jest państwo cywilizowane, które ma tradycje europejskie, ma ogromny potencjał turystyczny, nie ma niestety dróg na razie, ale to jest prawda, ale za to ma bardzo miłych ludzi, którzy są bliscy mentalnie Polakom, szczególnie ze Zbruczem, gdzie nie ma tych zawiłości historycznych związanych z rzezią wołyńską, czy z czystkami etnicznymi, czy z ludobójstwem. Za Zbruczem tego nie ma. Tam komuna przyszła dużo wcześniej i ci Polacy, którzy tam się urodzili, oni nie zostali deportowani i nie wyjechali na Dolny Śląsk, na Śląsk. Oni tam pozostali i tam dużo więcej mieszka Polaków i to też poniekąd jest takim bodźcem dla Polaków w Polsce, żeby nas odwiedzać. Spotkanie było owocne, mówił mer Żmerynki Anatolij Kusznir. Współpraca z Sędziszowem Małopolskim układa się bardzo pomyślnie. No, zawdzięczając panu Juriju, my mamy tę współpracę i ja chcę powiedzieć, że my znaleźli настоящих друзів. Друзів саме в місті Сендішов Малопольський і я стосунки з Сендішовом ніж не са вилучні приятельські, але вже входять на інший поziom, більш конструктивний, і розвиваються з дня на день. Під час форум предприємці з України порушали тему розвитку своєї діяльності господарчої в Польщі, а також можливість вийшла польських фірм на ринок український. У мене є вже задумки і саме вже мам некоторі плани по дійшому спотканню не тільки ходять і бачать те можливості, що при współpracy z żmeryńskimi przedsiębiorcami, realizować niektóre inwestycyjne strategie właśnie w Sędziszowie. Sędziszów Małopolski zrobił duże wrażenie na gościach za wschodniej granicy, nie tylko ze względu na swoją gościnność i przedsiębiorczość. Piękne miasteczko. Ja już wiele razy byłem w Polsce, ale przywiozłem architekta urbanistę młodego, mojego kolegę z Winnicy, który po raz pierwszy w ogóle wyjechał za granicę i on był zszokowany po prostu, dlaczego dwa państwa, gdzie mieszkają ludzie o dwóch nogach, o dwóch rękach, z dwoma oczami, tak się różnią.
i dzieli ich dosłownie tam 3 metry pasu granicznego. Dlaczego tak jest? No, powód powiedziałem, że tożsamość po pierwsze. I drugie pytanie dla niego było takie zdziwienie, dlaczego w Polsce tak czysto jest na wioskach przed domami? Dlaczego nie rosną kabaczki, pomidory, dlaczego nie ma tak zwanych tych grządek, nie? I to jest też jakby pewien postęp cywilizacyjny i my też już do niego powoli dążymy, bo już taniej kupić w marketach na Ukrainie też niż samemu wyhodować, ale jeszcze jest za komuny taka tożsamość, że trzeba mieć swoje, bo może przyjść komuna, wszystko zabrać, jak było w latach 30. Zboże, kury, konie. I ludzie jeszcze się boją tego, że jest takie troszeczkę paternalistyczne podejście do traktowania władzy. Chociaż reforma samorządowa nam teraz mówi jasno, dajemy dużo pieniędzy jednostkom samorządowym, łączcie się. Nieefektywne jednostki, które mają tam oddzielne szkoły, oddzielne firmy, które przetwarzają śmieci, są nieefektywne, łączcie się więcej miejscu, w tak zwane chromady, czyli wasze gminy i to będzie dużo większe wykorzystanie pieniędzy. Rok współpracy pomiędzy Sędziszowem Małopolskim a Żmerynką przyniósł wiele pozytywnych wrażeń i ciekawych pomysłów. Partnerstwo stale się rozwija i przybiera nowe formy. Forum Przedsiębiorców otwiera drzwi do kreatywnych i alternatywnych rozwiązań dla współpracy obu stron.